Siemanko, ja mam na imię Kacper i witam Cię na moim kanale poświęconym muzyce. W dzisiejszym odcinku poznasz takie pojęcia jak sample i loop, dowiesz się, do czego są wykorzystywane oraz zobaczymy, jaka jest różnica przy zastosowaniu ich w praktyce. Zatem, muzyka now! Zacznijmy sobie od definicji. Sample jest to pojedyncza próbka dźwiękowa zarejestrowana przez mikrofon lub wygenerowana za pomocą komputera czy innego urządzenia. Może być to próbka głosu ludzkiego, może być to próbka dźwięku perkusyjnego, może być to próbka linii melodycznej zagrana przez jakieś inne instrumenty. Po prostu jeden pojedynczy dźwięk. Natomiast loop jest to zbiór próbek, zbiór dźwięków, który jest odtwarzany w kółko, czyli w pętli. Skoro samo znaczenie tych słów mamy wyjaśnione, to możemy przejść do drugiego punktu, czyli do czego je się wykorzystuje. Jako że jesteśmy na kanale, który jest poświęcony muzyce, raczej można się domyśleć, że będzie służył do tworzenia muzyki. Natomiast w praktyce samplowanie, czyli technika próbkowania, pozwala nam na tworzenie muzyki z dźwięków, których fizycznie nie bylibyśmy w stanie zarejestrować z różnych powodów, czy to finansowych, sprzętowych, czy jakichkolwiek innych. Jako że sample wykorzystujemy do samplowania, myślę, że łatwo wpaść na trop, że sprzęt służący do samplowania nazywany jest samplerem. Zatem jest to nic innego jak instrument muzyczny służący do nagrywania, a następnie odgrywania zapisanych próbek dźwięków. Jednymi z kultowych samplerów w kulturze hip-hopu są tak zwane MPC-tki. Music Production Center, pierwotnie MIDI Production Center, to seria samplerów produkowana przez japońską firmę Akai od 1988 roku. Obecnie w moduły służące do samplowania wyposaża się różnego rodzaju kontrolery MIDI, czy nawet całe stacje robocze, lub korzysta się z ich programowych odpowiedników w postaci wtyczek VST. Analogicznie do samplerów, sprzęt do lupowania nazywamy looperami. Najczęściej spotyka się je w postaci pedałów, wykorzystywanych jako efekty gitarowe. Za moment pokażę Wam, że istnieje jeszcze jedna forma looperów, zatem przejdźmy do kolejnego punktu, czyli różnica w praktyce między samplowaniem a lupowaniem. Aby zaprezentować Wam różnicę między samplowaniem i lupowaniem, skorzystam ze stacji lupującej Boss RC505. Na trzech pierwszych ścieżkach będziemy mieć pojedyncze sample, a na piątej ścieżce będziemy mieć całą pętlę. Zanim zaczniemy, jeszcze jedno małe ogłoszenie. Jako że korzystam z takiego oto mikrofonu krawatowego wpiętego w koszulę, zastanawiałem się przez chwilę, jak Wam to zademonstrować. Myślę, że najprostszym sposobem będzie włożenie tego mikrofonu do słuchawki i po prostu mam nadzieję, że będziecie słyszeć dokładnie to samo, co ja na słuchawkach. Raz, próba mikrofonu. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze słychać. Wyjaśnię tylko, co tutaj będę klikał. Input FX są to efekty na wejście, track FX są to efekty na wyjście. Pozwolę sobie tutaj wykorzystać dwa efekty, mianowicie pogłos oraz pitch bend. Ok, zatem przejdźmy do dzieła. Na trzech pierwszych ścieżkach nagram teraz takie same dźwięki, jednak różniące się parametrem pitch bend, który będę zmieniać tym pokrętłem. A następnie nagram na ścieżkę piątą te same dźwięki, tylko na jednej ścieżce. Ok, i czym będzie się to różnić? Sample pojedyncze będziemy odgrywać pojedynczo, czyli
Natomiast gotowa pętla to gotowa pętla. Okej, sami chyba widzieliście, jaka jest różnica. Przede wszystkim, zamiast zajmować sobie pojedynczymi próbkami trzy ścieżki, zajmujemy jedną. Dodatkowo, nie musimy za każdym razem odgrywać pojedynczych sampli, tylko możemy skorzystać z gotowej pętli. Do tego, nie wiem, potrzebujemy dograć jakąś perkusję, dogrywamy sobie na osobnej na przykład ścieżce. W dzisiejszym odcinku zależało mi na tym, żeby w miarę ciekawy sposób zobrazować Wam to, jaka jest różnica między samplami a loopami. Bo wiem sam z własnego doświadczenia, że wielu producentów, początkujących producentów, jak i raperów, czasem myli te pojęcia, a no myślę, że różnica jest dosyć istotna z mojego punktu widzenia, także mam nadzieję, że mi się to udało. Jeżeli tak, jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, co będzie motywować mnie do nagrywania następnych odcinków. Tymczasem to tyle na dziś. Do zobaczenia. Muzyka now. Zatem muzyka now. To się nie dzieje. To się nie dzieje.